Zaczęli panowie mówić o tych relacjach między władzą centralną a w konkretnym wypadku a miastami, samorządami lokalnymi, ale w konkretnym przypadku właśnie miastami. Panie prezydencie, zwracam się do prezydenta Biedronia, bo pan ma chyba teraz interes do załatwienia w Warszawie. I nie o cyrku mówię. Czyli jak przychodzi trwoga, to jednak w Warszawie trzeba załatwić największy problem. To jest też największy błąd tych samorządów, że musimy jechać do Warszawy. To wynika z tego problemu, że jednak nadal nie ma regulacji, które chroniłyby samorządy przed szaleństwem pewnych samorządowców, którzy jak już się napalą na tą infrastrukturę, to zaczną ją realizować, nie bacząc na koszty. A co pan chce? Ludzie wybrali prezydenta, no wymarzył sobie, ja powiem panu brutalnie. Ale ja powiem jeszcze, jestem z takiego miasta, nie wiem, czy przedstawiciel tego miasta tu jest, ale facet postawił akwapark i to była główna platforma, przepraszam za słowo, wyborcza i fantastyczne zwycięstwo w następnej turze, na luzie. No a z kolei w Słupsku prezydenta utopił akwapark, więc nomen omen. Więc wystarczy skończyć. Nie jest tak, że inwestycja jest sama w sobie bez sensu, tak? Być może wystarczy skończyć, ale myślę, że przede wszystkim wystarczy słuchać ludzi.